jednym z filarów polskości, tym filarem, który stał po lewej stronie sceny politycznej Rzeczypospolitej, w zasadzie całe życie aktywne poświęcił Polsce. Najpierw walce o nią, a później umacniania Rzeczypospolitej. To on stanął na czele pierwszego rządu wolnej Polski. Najpierw przyjaciel, potem krytyk Józefa Piłsudskiego. Ignacy Daszyński, niepodległościowy socjalista, patriota ze zubożałej szlacheckiej rodziny, który już w wieku kilkunastu lat miał za sobą pierwszy polityczny proces. Moment inicjacji politycznej był niezwykle wczesny. W jego wypadku pierwszy kontakt z organami policji austriackiej miał miejsce w wieku lat 14 i był spowodowany działalnością, którą można zdefiniować jako polityczną. Była to bowiem reprodukcja powstańczych wierszy na rocznicę powstania listopadowego. Do polityki wciągnął go starszy brat. Choć Ignacy był zdolnym uczniem, działalność socjalistyczna utrudniała mu naukę. Wyrzucany z kolejnych szkół, późno zrobił maturę. W międzyczasie pisał do gazet, dorabiał dając korepetycje i podróżował po Galicji. To był też taki pierwszy moment, kiedy Daszyński zetknął się z realiami pracy w Przemyśle i w jakiś sposób też zaangażował się już wówczas w działalność na rzecz obrony praw pracujących. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Curychu. To tam nawiązał kontakt m.in. z Różą Luksemburg. Po powrocie do kraju przyczynił się do powołania oficjalnej i legalnie działającej Partii Robotniczej. Daszyński jest właśnie takim politykiem pasującym do tych nowych czasów. Świetnie radził sobie w wystąpieniach publicznych. Był świetnym mówcą, potrafił porywać masy, potrafił, jak niektórzy nawet mówili, hipnotyzować swoich słuchaczy. To właśnie tego rodzaju umiejętności pozwoliły mu zdobyć mandat parlamentarny w roku 1997. Jego wybór do Austriackiej Rady Państwa był w Krakowie hucznie świętowany. 5 lat później został wybrany również radnym tego miasta. Tu żył i działał wyjątkowo prężnie w Radzie Miasta i prasie. Mówiono o nim, że jest takim trochę socjalistycznym królem tutaj w Krakowie, bo na początku wieku XX Daszyński uważał, że Galicja przede wszystkim w Polsce to jest ten Piemont, w Galicji Kraków, a w Krakowie on. Tuż przed wybuchem I wojny światowej jego Polska Partia Socjalno-Demokratyczna porozumiała się z PPS, frakcją rewolucyjną Józefa Piłsudskiego. Daszyński w tych pierwszych miesiącach wojny mocno zaangażował się w pracę Naczelnego Komitetu Narodowego. Sam również przez moment nosił mundur legionisty. Wziął na siebie rolę jednego z ambasadorów Piłsudskiego, prowadził działalność polityczną, lobbował na rzecz legionistów. 3 października 1918 roku Daszyński, widząc już na horyzoncie koniec wojny i początek niepodległości, po raz ostatni przemówił w parlamencie austriackim. Wszyscy Polacy zgodnie oświadczają, że chcą narodowego prawa dla wszystkich trzech zaborów powstałych po gwałcie rozbioru Polski. Wszystkie trzy zabory mają być złączone i ogłoszone jako niepodległe państwo. A to zjednoczenie i ta niepodległość musi dojść do skutku na drodze międzynarodowego prawa. Kilka tygodni po tym wystąpieniu lider PPSD wszedł do prezydium Polskiej Komisji Likwidacyjnej, nowo utworzonego organu władzy na ziemiach byłego zaboru austriackiego, a już 7 listopada w Lublinie utworzył tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej, pierwszy niezależny od władz zaborczych. Daszyński skonstruował rząd składający się z socjalistów przede wszystkim, z postępowych ludowców związanych z PSL Wyzwoleniem, a także z przedstawicieli piłsudczykowskiego odłamu Irredenty. To był rząd bardzo postępowy. W swoim manifestie lubelski rząd ogłosił Polskę republiką. Zawarł postulaty m.in. wprowadzenia powszechnych wyborów, ustanowienia 8-godzinnego dnia pracy, prawa do urlopu czy zapewnienia dostępu do bezpłatnej świeckiej nauki i opieki medycznej. Oni walczyli o Polskę ludową, Polskę równych praw dla wszystkich, Polskę z uprzywilejowaniem grup tych, które traktowali jako pokrzywdzone, czyli robotników i chłopów. Polskę, która będzie ostoją demokracji, także dla kobiet. I to jest ta Polska, którą Daszyński zaczął budować.
nie skończył, bo rząd działał zaledwie kilka dni. 11 listopada podporządkował się powracającemu z więzienia w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu, ale lubelskie deklaracje nadały kierunek politycznym działaniom w pierwszych miesiącach niepodległości. Wpłynęły na to, że kolejny rząd, rząd Moraczewskiego, no, podjął szereg decyzji, przede wszystkim w kwestii ustawodawstwa socjalnego, które okazały się trwałe. W odrodzonej Polsce Daszyński poświęcił się pracy parlamentarnej. Był wicemarszałkiem, a później również marszałkiem Sejmu. W czasie wojny z bolszewikami był wicepremierem w rządzie obrony narodowej Wincentego Witosa. Daszyński po pierwsze posiadał doświadczenie parlamentarne, bardzo bogate i też okazywał się wprawnym graczem. I awansował do tej takiej, powiedzmy, ścisłej czołówki politycznej państwa. W tamtym czasie jeszcze przyjaźnił się z Piłsudskim. Był jednym z niewielu, którzy z marszałkiem byli na ty, a później jednym z wielu zawiedzionych postawą Piłsudskiego. Do roku 1926 faktycznie myśleli o sprawie polskiej, a potem już o niepodległej Polsce bardzo podobnie. W maju 1926 roku Daszyński poparł bunt Piłsudskiego przeciwko władzy i dziwił się mocno, co się później po tym zamachu dzieje. Kiedy okazało się, że marszałek od demokracji, parlamentaryzmu wolał rządy autorytarne, ich drogi rozeszły się. W roku 1928 Daszyński nie zabiegał o to, ale stał się w pewnym moralnym sensie przywódcą i symbolem całego obozu opozycji parlamentarnej. Stał się takim symbolem obrony demokracji, no właśnie jako marszałek Sejmu, wybrany wbrew Piłsudskiemu. Do historii przeszły wydarzenia z końca października 1929 roku. Miało się wówczas odbyć posiedzenie sesji budżetowej Sejmu. Do parlamentu w towarzystwie setki uzbrojonych oficerów przybył Piłsudski, ówczesny minister spraw wojskowych. Dramatyzmu tym wydarzeniom dodawał fakt, że no od kilkunastu miesięcy Warszawa żyła plotkami o możliwym drugim zamachu stanu. Wtedy to doszło do tej rozmowy bezkompromisowej, kiedy Piłsudski pytał, czy on otworzy sesję Sejmu. On, Daszyński mówił, że pod karabinami i szablami tego nie zrobi. Na początku lat 30. ponad 60-letni wówczas Daszyński współtworzył opozycyjny Centrolew. Już wtedy chorował i powoli wycofywał się z czynnego życia politycznego. Zmarł 31 października 1936 roku w rocznicę odmowy rozpoczęcia posiedzenia Sejmu. Jego pogrzeb był polityczną manifestacją. Tego dnia w całym Krakowie na 5 minut wstrzymano pracę. Postać bez wątpienia niezwykle interesująca, emblematyczna, dobrze rozpoznawalna i na pewno zasłużył Ignacy Daszyński całym swoim życiem na to, żeby nazywać go jednym z ojców polskiej niepodległości.